Witajcie, kochani, witajcie. Mamy 2 czerwca 2024. I kilka słów na temat tego, co wkrótce będzie się działo. A więc od 6 do 9 czerwca będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I boją, oh boj, jak już tak poobserwować, co się dzieje. <grym> Na różnych kanałach e, wiadomości w Polsce, już sobie trochę skaczą do oczu ci kandydaci na europosłów. No, nic dziwnego, bo słuchajcie, kiedy myśli się e, o tej wielkiej, pięknej sali w Brukseli i siedzi się wśród tych wybrańców i ma się decyzje do podjęcia. No i o tym będziemy mówić ja, zechcę powiedzieć parę słów, ponieważ jeżeli się to komuś wydaje nieważne, Grace, to tam w Brukseli, niech się ciągają za głowy, niech się kłócą, to my w Polsce nas nie obchodzi. Potem będą wybory prezydenckie. To w Polsce to jest interesujące nas Polaków. Jeżeli jest jedna osoba choćby, która tak myśli, to od razu powiem, że się głęboko myli. Głęboko. Te wybory są jedne z najważniejszych, jakie macie. Ponieważ tutaj na tej sali, w Brukseli, w parlamencie Unii Europejskiej. Będą zapadać kluczowe decyzje dotyczące krajów europejskich, które są w Unii Europejskiej, czyli także Polski i Polaków. A więc ogromnie istotne, jakie dyrektywy będą płynąć z Komisji Unii Europejskiej. Ale o wszystkim po kolei. Zaczniemy może od tego, bo to przyciągnęło uh, moje akurat oko. I te filmiki wam rzucę pod spodem. Oczywiście one będą w języku angielskim. Tej osoby chyba nie trzeba przedstawiać. Jedni mówią Ursula von der Leyen, ja mówię von der Leyen. Można, dzisiaj do mnie przyszło Ursula von der Leyen i inaczej jeszcze to też będzie potem. Mówiła, bo było spotkanie w styczniu 2024, w styczniu tego roku. To już było. A więc decyzje rozumiem, że już chyba zapadły. Może ktoś z Was wie lepiej. Odnośnie rolnictwa. Decyzje już zapadły. I ona tak tutaj opowiada, tak jak to widzicie pięknie zboża tam będą też i zwierzęta i te D i, i właśnie chodzi o to na końcu że zdrowa żywność jest podstawą naszej polityki jeśli chodzi o rolnictwo no wszystko brzmi bardzo dobrze tylko, czy faktycznie jest dobre dla polskiego rolnika, rolnictwa, zdrowej żywności dla Polaków. To już Wy chyba wiecie lepiej. Toż ci rolnicy w Polsce chyba nie strajkują, nie głodują, tylko dla śmiechu. I żeby to było jasne, to nie chodzi tylko o rolników, tu chodzi o zdrową żywność. A więc o wszystkich Polaków, bo jeść kochani potrzebujemy. I im zdrowiej, tym lepiej. Teraz już wiemy, że będą tego wybory od 6 do 9 w Polsce, dla jasności 9 czerwca. Wszyscy wychodzicie z domów. To jest niedziela i idziecie głosować. Jakie Sprawy tutaj e, interesuje Unia Europejska. No więc, macie. Pierwsza jest obrona. No, faktycznie, bardzo ważny temat. Nie, nikomu nie chyba nie trzeba tego udowadniać ani przekonywać nikogo. Drugie, migracja. Bardzo ważny temat. Trzeci, ekonomia i konkurencyjność. Następny, klimat. Ciekawe, co oni tam opowiadają i reforma Unii Europejskiej, reformy, rozbudowa i tak dalej. Więc wszystkie tematy są istotne. Ale teraz, w zależności od tego, bo w Unii Europejskiej są różne ugrupowania, te takie bardziej zielone, bardziej demokratyczne i podchodzą bardzo różnie do tych spraw migrantów. Tutaj akurat jest EPP. Czyli widzicie EPP. P Skrót od European People's Party. Tu jest Ursula von der Leyen. To jest niby z tego wynika taka centrowa centrowo-konserwatywna, no Wiecie, wy wiecie na pewno lepiej. Ja nie będę się chwalić, że ja tutaj się tym tematem bardzo interesowałam. Niby to brzmi dobrze. Centrowo-prawicowa, konserwatywna. Niby to brzmi dobrze. Czy tak faktycznie jest? To pewno wy wiecie lepiej. Tu mamy następno. To jest ciekawe, że jest jedni, są za tym, żeby weto. Usunąć. Czyli żaden kraj pewno nie powinien zawetować cokolwiek. Inni częściowo zawetować, częściowo nie. Jeszcze inni nie. Tutaj macie piękny obrazek, nawet pis macie. Więc IPP, tu pani Ursula von der Leyen jest na pierwszym miejscu. Także widzę tam z tyłu Robertę Metzolę z Malty. Um, no więc. Może wam te osoby coś mówią, więc kto reprezentuje the left, tą lewicę i to APP i i Może wy się lepiej na tym znać. Teraz pytanie jest kto będzie kandydatem czy kandydatami na komisarza Unii Europejskiej. No do tej pory była pani Ursula von der Leyen którą niestety niektórzy już nazywają Rusulę von der Pfizer. Dlaczego? No dlatego, że to jest jedno jej właśnie z przyczyn, dlaczego chcą ją zrzucić stroną w Unii Europejskiej. Nie ja. Chcą ją zrzucić z powodu właśnie Pfizera i z powodu kontrowersyjnego podejścia do Izraela. Teraz, co to dokładnie znaczy, nie wiem jaka była jej postawa. Mówię tylko to, co obejrzałam i te filmiki wam rzucę, jeżeli jesteście ciekawi. Więc ta pani to jest EPP. Teraz ja ją rzucam tyle razy, no bo tu jeszcze jest yy, na przykład yy, pan Emmanuel Macron. Hmm? On pewno by też chciał. Być najważniejszy w Unii Europejskiej, a także i pani Georgia Meloni. No, na pewno też chciałaby, ale to jest prawdziwa lista. I o tym kilka słów. Kto ma jakie szanse? A więc na zacznijmy od piątego. Od tego, kto ma najmniej szans. Niemniej jednak, Tutaj jest pokazany. Nicolas Schmidt z Luksemburga. Mówią, że małe szanse. Nawet nie jest e, VPP, czyli jak ktoś nie jest w tej e, partii European People's Party, gdzie jest Ursula von der Leyen, żeby tak było centrowo bardziej niż ekstremalna lewica czy ekstremalna prawica. Tak ja to rozumiem. Chcą trzymać w centrum, co by miało sens. Więc jest na piątym miejscu. Na czwartym miejscu jest Andrzej Plenkowicz z Chorwacji. Jest z EPP. Hmm. Na trzecim. Roberta Metzola z Malty. No niby mówią, że charyzmatyczna. O, absolutnie. Oni wszyscy kochają Unię Europejską, ale chyba brak doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie, a to um, chyba jest najważniejsze tutaj. No więc pewno jej szanse też są mniejsze. Na drugim miejscu jest Mario Draghi z Włoch. No, były premier Włoch, a także obecny prezydent Centralnego Banku Europejskiego, 76 lat. No nawet Viktor Orban go popiera. Ja jak słyszę, w ogóle bank to od razu mam ciarki. Okay. Um, już z tą bankowością. No ale to będzie zależało od tych, którzy będą głosować tam. No i na pierwszym miejscu jest Klaus Johannes z Rumunii. Tak mówią, że dobrze by było, żeby nie ktoś z zachodu był, tylko właśnie bardziej ze wschodu, bo to jest w końcu jakby nie było wojna tam. <grym> Też należy do IPP, czyli tam, gdzie Ursula von der Leyen. I kto, za, kto go bardzo lubi i popiera? Scholz i Macron. No i nie wiem, to już mnie od razu trochę ręce opadły. <grystanie> Ale znowu, wiecie co? Ja wam tylko podaję fakty. Ale uwaga! No to ten pan, który ma tutaj Klaus Johannes z Rumunii, który ma tu największe szanse. Ja chcę podkreślić to, co widzę. Bo pani Ursula von der Leyen, ona tam podpadła z kilkoma różnymi sprawami i dlatego już może nie być wybrana. No tak się mówi. Teraz jak patrzę na nią. to to jest jak modelka, jeśli chodzi o to, kto powinien być w tym parlamencie europejskim. Jak ja patrzę na nią, to ja widzę zwyciężczynię. <grych> Osobę, która wie, czego chce. Wie, kim jest, wie, czego chce i robi wszystko, żeby iść w tę stronę, którą widzi. Ona się koncentruje z laserowym, czy z laserową wizją świata, którym chce być, w którą stronę idzie. I mówię to dlatego, że kogokolwiek będziecie wybierać do Parlamentu Unii Europejskiej. Niech ta osoba prezentuje się świetnie. To raz. Musi to być osoba, która kocha Polskę i Polaków, która chce dla Polski jak najlepiej, która stawia dobro Polski i Polaków ponad dobro Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu Polska, na drugim Unia Europejska. I to chyba już większość rozumie. Ale widzicie, kiedy jest taka osoba przed Wami, jak ta Pani, a załóżmy, ja jestem w tej Unii Europejskiej. I aż muszę okulary założyć i siedzę na tej sali. I oddaję głos. I ja oddaję głos inaczej niż ta cała sala. Z dwudziestu, rozumiem, siedmiu krajów. No, i teraz do mnie podejdą. Pewno, tylko patrzeć gdzieś tam w zaułku i, <gryw> i powiedzą, słuchaj. No, co ty taka, jesteś czarna owca? Rebeliantka? Tak? I zacznę tłumaczyć. Więc trzeba odwagi i naprawdę trzeba trzymać się tego, co jest najistotniejsze, najważniejsze i nie dać się. Przekonać, zastraszyć, przekupić y, tym tłumaczeniem, bo tak trzeba, bo tak się powinno. Bo to jest dla dobra ogólnego Unii Europejskiej. I jeżeli Polska musi no, gdzieś tam coś, no to trudno się mówi. E -e, no. Jeżeli to jest ktoś, kto tak myśli, nie wybierajcie go. Wy wiecie najlepiej, kto tam jest na tych listach. Lepiej niż ja. Wybierajcie po pierwsze ludzi, którzy już nie narobili bałaganu, że jest to, co jest, I że już pewne klamki zapadły. Już oni zrobili <grytanie> to, czego nie byli powinni zrobić. Co dalej ich wybierać? To tak, jak wiecie, jest żona, która. Cierpi z powodu tego, że mąż ją bije, bo pije. A ona dalej będzie z nim siedziała. A bo lepiej to zło, które ja znam, niż to zło, którego nie znam, a może mnie spotkać. No nie, kochani, jak już ktoś zawalił sprawę, to go nie wybierać ponownie, bo już pokazał, że nie może, że podpisze wszystko, co mu. Pod nos podłoża. Wybierać te osoby, które są za Polską, za dobrem Polaków, za dobrem rolników, za słusznymi sprawami dla Polskiej Polaków. Dać szansę nowym. Co do trzeciej drogi. Naprawdę bym tych ludzi nie wybierała. Już oni pokazali, co potrafią. No, oni są innym rozwiązaniem, takim trzecim. Tylko tak naprawdę są lewicą. Więc jak skłamali tam, to i mogą skłamać tutaj. Oj. Nie, wielu osobom się nie spodoba. Wiecie, merytorycznie świetnie jest przygotowana pani Anna Bryłka z Konfederacji. I powiecie, Grace, gdzie ty, ty zawsze przeciwko Konfederacji? Tutaj nie jest pora teraz patrzeć. Tylko krajowo, tak po polsku, tylko trzeba popatrzeć na tych ludzi, którzy naprawdę merytorycznie świetnie są przygotowani do tego, żeby bronić polskiego interesu, interesu Polaków ich wolności, niezależności i suwerenności. Jest troszeczkę wymaga innego spojrzenia. Szkoda, że pan Krzysztof Bosak. Nie stara się, a może się stara, tylko ja nie wiem o tym. Bo to jest ta dwójka, którą ja bym tam widziała. Są inni, są inni. Ciekawi ludzie, ludzie, którzy się postawili. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten pan, chyba jest nawet z PISU, który oglądałam filmik, jak postawił się Ursula von der Leyen, i powiedział jej, żeby się nie śmiała. Bo ona już nie zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej. Wiecie, takich ludzi trzeba, którzy odważą się powiedzieć prawdę, w oczy, nie poza oczami w oczy. Takich ludzi potrzeba w tej Unii Europejskiej. To nie znaczy, że stanąć kontra przeciwko wszystkiemu, co Unia mówi, bo może mieć i dobre pomysły. Ale zawsze dobro kraju i Polaków powinno być na miejscu pierwszym. Ja widzicie, to akurat w ogóle o tym mówię i to podkreślam, bo my w Stanach też tutaj mamy sytuację, gdzie 5 listopada rzeczy będą się rozgrywać. I ja wam mówię, że ja nie będę za lewicą, czyli demokratami. Już te cztery lata pokazały, co oni potrafią zrobić z kraju. Więc dlatego uczulam, żeby wybrać właściwie i wybrać, nie siedzieć w domu przed telewizorem w niedzielę. Wyjść dziewiątego w Polsce i zagłosować. Zainteresować się tym. Bo potem nie narzekajcie. Potem to już dziękuję, do widzenia, musztarda po obiedzie. Siedzieć cicho. Stuliciuszy po sobie i siedzieć cicho. I patrzeć, co robią z obywatelami Polski. No i kochani, <tyle>, tyle bym miała do powiedzenia. Żeby to nie było ważne, naprawdę nie otwierałabym ust dzisiaj w niedzielę. Tylko cieszyła się moimi Iskyses i moimi, moimi koliberkami i piękną pogodą. Ale. To są ważne wybory. I dlatego was uczulam. OK? W końcu jakby nie było, no to już za tydzień. Wow, to już za tydzień. A jeżeli ktoś głosuje tam szóstego, no to nawet i szybciej. <laughs> Przyłóżcie do tego wagę. Buziaczki, uściski, wieże Polaków i właściwie podjęte decyzje. Trzymajcie się, pa.